Dzień dobry. Dzień dobry. Mamo, boję się. O, a co za słodkie dziewczynki? Mają na imię Amelia i Laura. O, jak miło, fajne jesteście. Dzień dobry pani. Bardzo się boję. Jesteśmy pierwszy raz u dentysty z dziewczynkami i dziewczynki trochę się boją. A, to nic nie szkodzi, ja to rozumiem. Wiadomo, pierwszy raz u dentysty. Wszystko wam po kolei pokażę i zobaczycie, jak przyjemnie jest w gabinecie stomatologicznym. Najpierw pokażę wam, jak wygląda mój gabinet stomatologiczny. Jest podzielony na dwie części. Tutaj taka część wypoczynkowa, bawialnia też dla innych dzieci. Myślę, że ty, Amelko, skorzystasz z niego świetnie. Również pani skorzysta, można się napić wody. O, jak miło, rzeczywiście. Natomiast tutaj mamy drugą część. I to jest gabinet stomatologiczny. I tutaj będziemy leczyć ząbki. No dobrze. Teraz Laurę zaproszę na fotel, natomiast mamusię, Anię i Amelkę zaproszę do części wypoczynkowej. Dobrze, chętnie skorzystamy. Ojej, faktycznie bardzo przyjemne siedzisko. No i mamo, i możesz nawet napić się wody, a ja mogę się w tym czasie pobawić. Fajne tutaj mają zabawki. A tak w ogóle to ciekawe, co sobie na koniec wybierze Laura, jaką zabawkę. Ja bym wybrała kotka. No zobaczymy. No a tymczasem ciekawe, jak tam sobie Laura radzi. No i jak, Laura? Wygodne siedzisko? Tak, całkiem wygodne. A to jest twój ulubiony misiu? Tak, ma na imię Blue, bo jest niebieski. No rzeczywiście, bardzo słodki ten misiu. Bardzo mi się podoba. Dobrze, że go wzięłaś ze sobą, bo przynajmniej doda ci odwagi. Tak, już się czuję bardziej odważna. No to teraz, Lauro, opowiem ci, co będziemy robić. O, byłaś bardzo dzielna, nawet nie potrzebowałaś znieczulenia. Bardzo się cieszę, taka dzielna dziewczynka. A teraz opuczesz sobie ząbki wodą. Okej. Świetnie, naprawdę dobrze ci poszło. Jesteś bardzo dzielną pacjentką. Zasługujesz na nagrodę. Muszę przyznać pani Aniu, że pani córka była bardzo dzielna. Tak mamo, i już mam wyleczony ząbek i już mnie nie będzie bolał. Bardzo się cieszę, kochana Laurko. A teraz, Lauro, tak jak obiecałam, wybierz sobie nagrodę. Och, już nie mogę się doczekać. Wybierz kotka. Ale wiesz co, kotka zostawię dla kogoś innego. Ja poproszę o delfinka. O, delfinek to świetny wybór. Tak, delfinka, uwielbiam delfinka, będę miała delfinka. Świetnie. A na koniec chciałam wam jeszcze o czymś powiedzieć. Otóż bardzo ważne jest szczotkowanie zębów. Tak, ja codziennie szczotkuję zęby. Dostaniecie jeszcze ode mnie w prezencie specjalne szczotki i pasty do zębów. Ważne jest, żeby szczotkować zęby kilka razy dziennie. Świetnie, będziemy to robić. Bardzo pani dziękujemy za pomoc, pani doktor. Oczywiście nie ma za co, to sama przyjemność leczyć takie pacjentki. Tak, ja jeszcze przyjdę do pani, pani Dorotko. Świetnie, będę na ciebie czekać. A ty, Amelko? Tak, ja już też się nie boję dentysty. Świetnie, teraz to nawet ja się nie boję, a może nawet przekonam mojego męża. O, byłoby super. Zapraszam więc całą rodzinę. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia, pa, pa!